Znamy już zwycięzców budżetu obywatelskiego. 20 projektów będzie realizowanych w przyszłym roku. To rekordowa liczba. Przed nami rok 2016, czyli rok, w którym będę rekomendował radnym Rady Miejskiej w budżecie na rok 2016 projekty, które wygrały w tej trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Prezydent Witkowski przypomniał, że w tym roku postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski do 800 tysięcy złotych na obszar. To dało łączną sumę 4 miliony 800 tysięcy złotych. Jednocześnie wprowadzona została górna granica wartości projektów, czyli 600 tysięcy. Nasza idea była taka, żeby w ramach jednego obszaru głosowania wprowadzić więcej niż jeden projekt do realizacji. To się udało dzięki temu, że wprowadziliśmy kryterium 600 tysięcy złotych absolutnie możliwego finansowania. Udało się również wprowadzić do realizacji kilka mniejszych projektów, mniej wartościowych, ale jak Państwo sami zobaczycie w prezentacji, również bardzo ważnych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnych. Wyniki głosowania zostały ogłoszone w obecności samych wnioskodawców. Wśród projektów ogólnomiejskich wygrał Dobry Dom. To propozycja radomskiej Caritas dotycząca stworzenia miejsca, w którym osoby z różnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi będą mogły zostać otoczone profesjonalną pomocą psychoterapeutyczną. I chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos na ten projekt. Jest to też potwierdzenie, ten projekt jest potwierdzeniem, że istnieje potrzeba wsparcia psychicznego osób, które dzisiaj w tym trudnym czasie egzystencji w społeczeństwie przeżywają różne dramaty swoje osobiste, zachwiania równowagi psychicznej i chcemy tym osobom również pomagać. Na drugim miejscu znalazł się wniosek w sprawie zakupu karetki dla pogotowia ratunkowego. Emocji nie kryła także autorka trzeciego ogólnomiejskiego projektu dotyczącego przeprowadzenia w parkach oprysków przeciwko komarom i kleszczom. Jest to pomysł, który krążył w moich myślach już od jakiegoś dłuższego czasu ze względu na to, że z parków miejskich korzystają wszyscy. I starsi, i dzieci, i zwierzęta. No i zdarzyło się, że niestety przyniosło się parę kleszczy do domu, no i tak powstał ten cały projekt. Pozostałe zwycięskie projekty dotyczą głównie kwestii istotnych dla lokalnych środowisk w poszczególnych częściach miasta. W obszarze pierwszym wygrał projekt budowy wielofunkcyjnego boiska przy PSP nr 13. W skali całego miasta uzyskał on największą liczbę – 15 909 punktów. Ogromnie się cieszę i tym większa radość, ponieważ w tym roku nasza szkoła obchodzi stulecie i to po prostu będzie najlepszy prezent. To boisko, na które głosowało aż tylu mieszkańców Radomia, to jest ogromna radość i wspaniały prezent na nasze stulecie. Do realizacji został też zakwalifikowany wniosek mieszkańców Plant w sprawie modernizacji terenu pomiędzy blokami Kościuszki 4A, Planty 7, Dowkąta 4, Broni 1A, Kościuszki 4 i Broni 1, gdzie ma powstać boisko do piłki nożnej i plac zabaw. W obszarze drugim wygrała propozycja budowy spójnej sieci asfaltowych dróg rowerowych na Ustroniu wraz z połączeniem ich z już istniejącymi trasami rowerowymi. Wystarczającą liczbę głosów otrzymały też propozycje stworzenia strefy aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 oraz zakupu nowych książek dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 14 i 15. Cieszy szczególnie aktywność w trzecim i czwartym obszarze głosowania. Tam bardzo wiele projektów ściśle związanych z konkretnym miejscem, z konkretną małą społecznością. Te dwa obszary możemy postawić jako wzór do naśladowania i zachęcamy, żeby iść w ślady tych społeczności, które bardzo mocno zaangażowały się w budżet obywatelski. W obszarze trzecim zwycięskie projekty to budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem bieżni na terenie PSP nr 26, zakup książek dla filii biblioteki nr 9, 12, 16, budowa chodników od ulicy Łowickiej do Obrońców oraz doposażenie, ogrodzenie i zmiana lokalizacji istniejącego placu zabaw przy ulicy Odlewniczej. Najwięcej zadań zostanie zrealizowanych w obszarze czwartym. Wygrał projekt zagospodarowania terenów zielonych przy drugim liceum ogólnokształcącym imienia Konopnickiej. Tu miałyby powstać nowe alejki, zewnętrzna siłownia, stoły do tenisa oraz wiata i ławki. W przyszłorocznym budżecie miasta znajdzie się także kontynuacja budowy i powiększenie Parku Gołębiów, w tym budowa siłowni, ścieżek rowerowych, nowe nasadzenia i montaż ławek. Urządzenia fitness pojawią się także przy ulicy Mroza. Z kolei na Kapturze w budynku PSP nr 29 powstanie ogólnodostępny
kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnych dzielnic, a filie biblioteki nr 2, 3 i 4 wzbogacą się o nowe książki. W obszarze 5 powstanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Energetyków pomiędzy ulicami Stara i Nowa Wola Gołębiowska oraz siłownia pod Gołym Niebem na osiedlu Gołębiów 1. Powiększy się także księgozbiór filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 i 2. Przypomnijmy, że w tym roku pod głosowanie zostało poddanych 91 projektów. Radomianie oddali łącznie ponad 12,5 tysiąca głosów.